Tym razem udało się dużo szybciej zdobyć iPada Air. Cały czas mam nadzieję, że iPhone 5S dotrze również do mnie na stół, aczkolwiek problemy z zakupem są sakramenckie, no ale miejmy nadzieję, że się uda. Powiem Wam, że to jest niebywałe, jak te sprzęty Apple'a są po premierach oblegane i jak trudno dokonać zakupu. Naprawdę nie mogę wyjść z podziwu. Słuchajcie, jest u mnie iPad Air, bardzo fajne, nowe urządzenie, bardzo fajne, czy jest, to zaraz się przekonamy, zaglądając do tego pudełeczka. Dzisiaj do mnie dotarł, słuchajcie, nowy chip, nowa architektura, nowy wygląd, no jest trochę odświeżony, nie mam już iPada 5, mam iPada Aira, który nawiązuje do MacBooka Aira, no też sobie go może i do MacBooka porównamy, tak żebyśmy wiedzieli rozmiarowo, jak to wszystko wygląda. Następnie Wam powiem, że nie jestem takim zwolennikiem 10-calowych tabletów, jak już mam targa 10-calowy tablet, to wolę targać ze sobą 10-calowy komputerek, no ale jest wielu miłośników tego rozmiaru i dlatego warto się temu urządzeniu przyjrzeć. Tą wersję, którą Wam przedstawiam, jest to wersja 16-gigowa. Słuchajcie, dostępne są wersje od 16 do 128 giga, także ci, którzy optowali za tym, żeby było 128 giga, będą pewnie usatysfakcjonowani. Jak widzicie, nie mamy Touch ID. Zawsze jak były przecieki, to była informacja, że będzie ten Touch ID, aby można było ze swoim odciskiem palca odblokowywać to urządzenie. Tutaj niestety tego Touch ID jeszcze nie ma. Do samego urządzenia za chwilę przejdziemy. Zobaczmy, co w pudełku dostajemy. Ładnie, przejrzyście, skromnie ładowarka do tego urządzenia. 12-watowa ładowarka ze złączem USB. Do tego dokumentacja. Wszystko Design in California oraz przewodzik, którym będziemy to urządzenie ładowali oraz synchronizowali z komputerem. Jak wiecie, jest nowy już system. No, system bardzo fajny, na pewno fajniejszy od tego 30-pinowego złącza. Mnie się ono dużo fajniej, dużo bardziej podoba nawet niż USB. Niestety jest on tylko i wyłącznie w sprzętach Apple'a, także przez to nie jest aż tak bardzo popularny, aczkolwiek pomysł sam w sobie jest bardzo zacny i wykonanie również bardzo fajne. Słuchajcie, przejdźmy do samego urządzenia, zobaczmy, jak ono wygląda. Jak widzicie, bardzo podobne jest do iPada mini. Te kształty są takie bardziej fajne. Na pierwszy taki, no wyjąłem go dopiero z pudełka, także nie jest taki klocowaty jak poprzedni model. Poza tym no te wygładzenia, te obłe kształty podobają mi się. Możemy sobie porównać iPada mini, jak to mniej więcej wygląda. Także można by powiedzieć, że bardzo, bardzo, bardzo jest to podobne rozwiązanie. Ja iPada mini bardzo sobie cenię, bardzo go lubię. Są pewne braki w tym iPadzie mini, czekam na tego nowego z Retiną. Miejmy nadzieję, że on się już też niebawem pojawi i nie będzie problemu z zakupem, aczkolwiek w okresie świątecznym może to być różnie. Zobaczcie rozmiarowo, jak to wygląda. iPad mini zdecydowanie mniejszy. Także te osoby, które cenią sobie rozmiary iPada mini, na pewno muszą się zastanowić, czy iPad Air nie będzie dla nich za duży. Tym bardziej, że wychodzi nowy iPad mini z Retiną i również z nowym procesorem, bo warto wspomnieć, że w tym tablecie mamy już do dyspozycji nowy procesor zaprezentowany przez firmy Apple. Jest to procesor już 64-bitowy, słuchajcie, to jest istotna informacja. Nowa architektura, będzie można już nowe programy pod 64-bitowy procesor. Także nie wiem, czy Apple się przygotowuje do tego, żeby więcej RAMu w urządzeniach osadzać. No, aczkolwiek jest krok do przodu. Oczywiście również mamy ten koprocesor, który będzie współpracował i wykrywał nam wszelkie ruchy tego urządzenia, czyli M7. Może na samym początku pójdźmy sobie tradycyjnie, co w tym urządzeniu mamy. Kamera 5 megapikseli. Nie mamy tutaj slow motion, tak jak w iPhone'ie. Na obudowie, może żeby mi tu ostrość złapało. Na obudowie przełączniki do regulacji głośności, przełącznik do wyciszania lub blokowania obrotu urządzenia, u góry włącznik. To jest akurat bardzo fajne rozwiązanie, że ten włącznik jest na innej krawędzi niż te przyciski. Ja zawsze Wam mówię, że lubię takie rozwiązanie, ponieważ często się zdarza tak, że mamy trzy przyciski jeden pod drugim i w tym momencie, chcąc pogłośnić, wyłączamy sobie urządzenie. Także takie rozwiązanie jest wiele fajniejsze. Mamy dwa mikrofony, jak widzicie. Na górze i z tyłu mamy dwa mikrofony umieszczone w tym urządzeniu. Mamy złącze 3,5 mm jack na podłączenie zestawu słuchawkowego. Zestawu takowego tutaj producent nam nie dołącza razem z iPadem.
Przechodzimy na dół. Na dole widzimy dwa głośniki stereofoniczne. Również podobnie to bardzo wygląda jak w iPadzie mini. Też było takie rozwiązanie. Proszę bardzo, sobie możemy od razu rzucić okiem. Tutaj widać, że te głośniki mają więcej dziurek. Czy są większe, czy lepiej grają, to dopiero wyjdzie w teście porównawczym. Także zapraszam do subskrypcji, bo test porównawczy z iPadem mini oraz później z iPadem Retiną, jeżeli on się pojawi, będę chciał tutaj również na kanale zamieścić. I oczywiście omówione już przeze mnie wcześniej złącze Lightning do ładowania oraz do synchronizacji z komputerem. Sam wyświetlacz, jak widzicie, troszkę się palcuje niestety. Mamy ten wyświetlacz o przekątnej, która nam się nie zmieniła, czyli to jest 9,7 cala, rozdzielczość 2048x1566, czyli ta rozdzielczość Retina. Z przodu mamy również kamerę do FaceTime'u, która może w FaceTime'ie 720 pracować oraz 1080p rejestrować nam filmy. W urządzeniu mamy zainstalowanego iOS 7, ale to sobie może rzucimy na niego okiem po tym, jak ja go tutaj podładuję, wstępnie skonfiguruję, no i wtedy sobie popatrzymy, co tam w środku w tym systemie drzemie. Moje wrażenia co do wagi tego urządzenia po wyjęciu z pudełka, słuchajcie, na prezentacji, którą oglądałem, było powiedziane, że to będzie super lekkie urządzenie. Tak naprawdę jakoś tej lekkości bardzo nie odczuwam. Przyzwyczajony jestem jednak do iPada mini, który jest dużo, dużo, dużo lżejszy od tego dużego iPada. Co prawda w porównaniu z konkurencją trochę to może jest lżejsze, ale nie odczuwam tego jakoś w bardzo duży sposób. No mówię wam, jak jest po prostu, jak ja to wszystko widzę. Nie jest wcale lekki. Być może waga wskazuje, że jest lżejszy od poprzednika, ale jakiś super lekki nie jest. Tutaj możecie sobie zobaczyć z tabletem Asusa, to jest tablet Windowsowy, jak to gabarytowo wygląda. Ja go tutaj od góry spróbuję wyrównać. Jest on sporo mniejszy. Może jak już sobie tak porównujemy, to ja dorzucę tego iPada mini, żebyście widzieli, jak to wszystko wygląda. Mam tutaj jeszcze taki tablet Lenovo, może jego też dorzucę do całego porównania. Lenovo jest tabletem androidowym. On jest akurat w sumie wielkości Asusa. No i jeszcze skoro mamy iPada Air, nowego iPada Air, to można by było go porównać z MacBookiem Air, jak to wszystko wygląda. Mamy również MacBooka, który no jednak gabarytowo jest największy. Zobaczmy, jak on tutaj wygląda w porównaniu z tabletem. Jest jednak sporo większy. Wagowo również jest bardziej srogi niż ten nowy iPad Air. No i tutaj mamy porównanie tego maluszka, iPada mini. Doczekać się nie mogę na iPada mini z Retiną. No i może jeszcze dorzucę, tak żeby był komplet tylko Galaxy Note 3. Jak zwykle w przypadku urządzeń firmy Apple jest to starannie wykonane, z najwyższej jakości materiałów, naprawdę nie ma się do czego doczepić. Porównując konkurencję, no to jest to plastik fantastik, nie wszyscy to cenią. Wiele osób właśnie podchodzi do tego, że to jest designerskie również rozwiązanie. Wiele osób traktuje sprzęty firmy Apple jako takie, można by powiedzieć, akcesoria modowe, ale ja akurat również cenię je za jakość wykonania, za niezawodność, no i przede wszystkim za parametry techniczne, które zazwyczaj są wyśrubowane. Słuchajcie, urządzenie już włączone. Retina, to jest jednak Retina. Porównując to z iPadem mini, słuchajcie, to jest no, przepaść straszna. Z iPadem mini starym, słuchajcie, bo to jest istotne, bo pewnie za czas jakiś pojawi się iPad nowy, a nie wiadomo, kiedy będziecie to oglądać. To tak, no pewno kamera tego nie odda, ale jednak powiem wam, że w iPadzie tym to jest mleko. No w porównaniu teraz chociażby z Nexusem nowym 7, to ta gęstość pikseli w starym iPadzie mini jest słaba. Co do procesora, to jeszcze się nie wypowiem, bo zrobię grubszy test i dam wam go w drugiej części. W tej pierwszej części może jeszcze wam pokażę, jak to po uruchomieniu wygląda. Firma Apple obiecywała, że dostaniemy cały pakiet iWork i on nie jest preinstalowany na iPadzie, dopiero musimy wejść do App Store'a i w tym momencie on powinien się nam gdzieś tutaj pojawić,
żebyśmy go sobie pobrali. Jak widzicie, w sklepie dostępne są aplikacje z iWorka, tak więc bez problemu za darmo możemy sobie je pobrać, posiadając nowe urządzenie. Ciekaw jestem, czy po aktywacji tego urządzenia również będę mógł je pobrać na iPadzie mini, żeby to wszystko ze sobą współpracowało. Także ja za chwilę pobiorę te aplikacje. Przypominam, że to jest iWork i iLife, czyli mamy dostępne również aplikacje związane z obróbką muzyki, z obróbką filmów. No i to ten 64-bitowy monstrualny procesor, który jest zainstalowany w środku, ma nam umożliwiać w pełnym komforcie. Słuchajcie, zapraszam do drugiej części tej prezentacji. Wtedy się bardziej skupię na oprogramowaniu i może na iOSie 7. No i przede wszystkim podinstaluję to, co tutaj dostajemy w gratisie od firmy Apple. Słuchajcie, był instalator dostępny w momencie, kiedy ja wszedłem pierwszy raz do App Store'a, to był ten instalator, mi się wyświetlił, tylko że chciałem to nagrać. Oczywiście, no i mi ten instalator tych aplikacji zniknął, bo mogłem nacisnąć przycisk Install All, także warto to powiedzieć, że nie trzeba się będzie tak kłopotać jak ja teraz, bo wystarczyło wejść, wcisnąć Install All i te wszystkie aplikacje, które są dodawane do urządzenia, to co znajdziemy w specyfikacji, by nam się automatycznie zainstalowały. Ja teraz muszę trochę poklikać i poinstalować je każdą z osobna. Aplikacje się instalują, ale przeprowadziłem test, żeby dodać jeszcze do tej części informacyjnej. Test przebiegł prawidłowo, zobaczcie, bez problemu na starym iPadzie mini po aktywacji tego urządzenia na tym moim koncie w iCloudzie mogę również pobrać te darmowe aplikacje, które były z nowymi urządzeniami. Czyli jeżeli macie jakieś stare urządzenie firmy Apple, kupicie nowego iPhone'a, czy iPada Era, czy iPada Mini Retina, również na te stare urządzenia będziecie mogli pobrać aplikacje. Jak widzicie, bez problemu tutaj ściąga się jedna z aplikacji iWork i jest ona dostępna za darmo. Zresztą tak jak widzicie, te inne też tutaj bez problemu można nacisnąć i one już rozpoczynają pobieranie na urządzenie. Oczywiście pewnie pojawi się pytanie, czy można na chwilę sobie aktywować iPada kolegi na swoim koncie i ściągnąć te aplikacje. Pewnie będzie można było tak zrobić, ale czy to jest legalne, czy to jest nielegalne, trudno mi powiedzieć, ale wydaje mi się, że w momencie, kiedy nasze chmurowe konto odnotuje jedno z nowych urządzeń, automatycznie mamy dostęp na wszystkich urządzeniach do tych nowych aplikacji.